Słuchajcie, mam ten kalendarz adwentowy, ale ja nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, bo ktoś go wrzucił w grupie Aktywne Czytanie i wydaje mi się, że po jednym albo dwóch dniach już po prostu wszystko było wymiecione i nie wiem, czy on jest do dostania. No ale gdyby, to chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda w środku, bo tak jak w zeszłym roku nie było takich propozycji, żeby sobie czytać tak dzień po dniu przez ten cały adwent, no tak już w tym momencie jest ich trochę więcej. Na każdej stronie mamy tutaj takie odliczanie, na każdej stronie mamy taki krótki rozdział i za każdym razem dowiadujemy się czegoś na temat świąt. Co to jest opłatek? Co to jest gwiazda betlejemska? Zaraz Wam pokażę jeszcze inne pytania. Tu ogólnie bohaterami jest taka rodzina, mama, tato, dziecko, znaczy syn i córka. Więc taki klasyk i te dzieci na początku pierwszy raz w ogóle słyszą słowo adwent, coś tam tato mówi do mamy i dzieci się zaciekawiły, co to jest. I cała historia właśnie rozbija się o to, że tato w adwencie postanowił, że nie będzie pił kawy. Mama zdecydowanie nie postanowiła tego, natomiast właśnie tłumaczy dzieciom, co to jest adwent. I na każdej stronie tej książki, znaczy po każdym rozdziale, bo nie na każdej stronie, są tutaj też takie dodatkowe pytania do rozmowy z dzieckiem. Co to jest wieniec adwentowy, no bo tutaj tematem w tym rozdziale był wieniec, co symbolizują te świece. Jak wyglądał wieniec zrobiony przez Kasię, kiedy można zapalić świeczki, a jaki wieniec my zrobimy, więc tu też jest taka podpowiedź, że może byście chcieli. Nie są to konkretne zadania, no ale też jak nasze maluchy widzą, czy czytamy wspólnie, że tutaj ta rodzina zrobiła na przykład ozdoby, albo właśnie wieniec, albo jakieś tam gwiazdki na choinkę, no to też chcemy. I chcę Wam powiedzieć, że tutaj, bo często pytacie, czy są tu akcenty religijne. No w Bożym Narodzeniu raczej są akcenty religijne, ale wiem, co macie na myśli. Tutaj jest cała masa akcentów religijnych, bo no, to jest takie, zresztą to jest chyba wydawnictwo katolickie. Tych akcentów religijnych jest bardzo, bardzo dużo. Więc mamy ten kalendarz adwentowy. Nie wiem, czy jest dostępny, tak jak mówiłam. Z Wami to nigdy nic nie wiadomo. Ale dostępny jest ten. O, zobaczcie. Jeśli jeszcze nie macie, to ja tutaj mam zeszłoroczny, ale jest dostępny ten adwentownik i macie go zrecenzowanego bardzo fajnie na blogu. I tutaj też typowo religijne podejście. Od razu uprzedzam, bo ktoś w grupie też wrzucił post, że jakże to tak nie wiedział, że to będzie typowo religijne podejście. Tutaj tłumaczymy od A do Z, czym jest adwent, ale też za każdym razem są najróżniejsze ciekawostki. Nie będę Wam tego powtarzać, bo już naprawdę dużo o tym opowiedziałam, więc jak ktoś jest zainteresowany, wpisuję na blogu adwentownik.